Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym zademonstrować generator aerozoli solankowych. To jest urządzenie, które tutaj Państwo widzicie. Do zbiornika wlewamy solankę. We wnętrzu zbiornika znajduje się generator zimnej mgły, który wytwarza mgłę bogatą w jony soli. Powietrze wtłaczane jest tutaj przez tą rurę, gdzie jest wbudowany wentylator do wnętrza. Tam miesza się z tym aerozolem, tworzy się aerozol solankowy, jest wytłaczane tą rurą wylotową. Rury wlotowe i wylotowe możemy w dowolny sposób komponować, aby po pierwsze zasysać powietrze z odpowiedniego dla nas miejsca i po drugie w zależności od potrzeb rozprowadzić nawiew aerozolu solankowego tak, jak nam jest wygodnie. Co jest bardzo istotne, aerozol solankowy wlewamy bardzo prosto, na przykład tutaj tym wlotem, i najlepiej, najwygodniej robić to ręcznie. Natomiast urządzenie może pracować również jako nawilżacz i oczyszczacz powietrza. Wtedy we wnętrzu będzie znajdować się czysta woda, którą możemy napuszczać w sposób automatyczny, korzystając z automatycznego poboru wody, czyli podpinając urządzenie do sieci wodociągowej. W zależności od objętości pomieszczenia, tak zwanej groty solnej, możemy stosować różne wydajności tego generatora i może być to ilość solanki od 1200 ml do 5000 ml na godzinę. Tyle możemy tej solanki wtłoczyć na pomieszczenie. Jeżeli macie Państwo problemy z doborem odpowiedniego rodzaju generatora do własnych potrzeb, prosimy Państwa o kontakt, postaramy się Państwu dopasować odpowiednie urządzenie. Generatory aerozoli solankowych różnią się od nawilżaczy, oczyszczaczy z serii Turbo przede wszystkim rodzajem osprzętu, który w tym wypadku jest bardziej odporny na rdze, ponieważ środowisko solanki jest po prostu środowiskiem bardzo żrącym. Najwygodniej jest solankę dopuszczać w sposób ręczny. Możemy natomiast, jeśli korzystać będziemy z urządzenia jako nawilżacz czy oczyszczacz, możemy stosować higrostaty, podpinając urządzenie przez higrostat, bądź po prostu regulować tutaj tym urządzeniem w sposób ręczny. Urządzenie do prawidłowego działania wymaga wymiany membran w generatorze co 4 miesiące, jeżeli będzie to pracować jako generator aerozoli solankowych. Jeżeli pracować będzie wyłącznie jako nawilżacz, oczyszczacz, wymiana membran potrzebna jest co pół roku. Mamy nadzieję, że nasze urządzenie spełni Państwa oczekiwania i będziecie Państwo mogli cieszyć się swoją grotą solną, być może w swoim własnym domu albo w swoim ośrodku, ponieważ z tym urządzeniem stworzenie warunków groty solnej jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Dziękuję.